jesteśmy na jubileuszowej 30. Japie. Japa to jak zwykle 4 koncerty, 2 koncerty konkursowe, koncert gwiazd i koncert laureatów. W tym roku obchodziliśmy na Japie jubileusz 20-lecia Czerwonego Tulipana. W koncercie nocnym wystąpiły zespoły, które grały na Japach w poprzednich latach, które tą Japę wygrywały. Także usłyszeliśmy największe przeboje piosenki turystycznej. W części konkursowej wzięło udział 25 zespołów. Zaprezentowały bardzo ciekawy repertuar. Zaobserwowaliśmy dużo piosenek takich naprawdę turystycznych, chociaż można też usłyszeć i poezję śpiewaną, i trochę piosenki żeglarskiej. Zainteresowanie 30 Japą przerosło nasze oczekiwania. Po raz pierwszy od 15 lat zabrakło karnetów. Także no, koncerty naprawdę były przepełnione, trudno było wejść na koncert, później trudno było z niego wyjść, właściwie ciężko się było ruszyć przez cały czas trwania Japy. My tak naprawdę byliśmy już na szeregu festiwali. W tamtym roku dostaliśmy parę wyróżnień. No, na każdym festiwalu czuliśmy się fantastycznie, a Japa jest dla nas też nowym doświadczeniem i naprawdę w żadnym stopniu się nie rozczarowaliśmy. Dokładnie jest tak, jak miało być. Wcześniej graliśmy rock akustycznego, muzykę folkową, przez to, a na Japie strasznie chcieliśmy się pokazać, zaprezentować nasze utwory. Plac wolności otwiera drzwi na świat. Wciąż ludzki głos zatrzymał w miejscu czas. Ja chyba śnię, pachnie od wodzki las. Fabryka snów w mieście Łódź. W parku śledzia fontanny śmieją się. Poznański w tle ogląda starców grę. Szach i mat to był królewski ruch. Fabryka snów w mieście Łódź. Nie przychodzimy tu dla nagród. Przychodzimy, bo jest tutaj cudowna atmosfera, cudowna publiczność, dla której świetnie się śpiewa. Kiedy już nagrywamy utwory, które musimy na Japie złożyć, to już nam ta atmosfera się udziela, a potem kiedy przychodzimy, no to jeszcze się jakoś wzmaga tak bardzo w nas i cieszymy się, że możemy w ogóle tutaj być, że możemy tutaj grać. Myślę, że mamy tutaj swoją publiczność, co nas bardzo cieszy. Ta akurat konkretna Japa jest jubileuszowa, w związku z tym chyba jakby podwójnie albo ileśkroć ten nastrój tutaj i ta atmosfera jest podgrzewana. Dla nas ta atmosfera jest szczególna dlatego, że my nią po prostu przesiąkliśmy. Słońca blasku, kloszu chmur, życia żagiel rozwinąć znów. Jeszcze raz zadziwić się, choćby miało się okazać, że to wszystko sen. Śnię o tobie całe noce, kiedy gwiazdy w krąg spadają. Pójdę z tobą w każdą podróż, wszystko jedno, w styczniu, w maju. Zabierz mnie, jechać chcę, wszystko jedno, gdzie to jest. Podróż marzeń za twój uśmiech, za twój gest. A gdy przyjdzie noc i sen, oczy gwiazd otworzą się. Czuwać będą tak nad nami cały wiek. Cieszymy się bardzo, że mamy tutaj w Łodzi na Japie przyjaciół z całej Polski właśnie, że możemy z nimi zaśpiewać i właściwie nie czujemy tej różnicy, że jesteśmy wykonawcy, oni publicznością. Czasami to oni są wykonawcami, a my publicznością. Mi się wydaje, że właśnie fenomen jest tego, że nie tylko na szlakach, w górach, ale właśnie gdzieś można się z przyjaciółmi w Łodzi spotkać, może w Warszawie, i po prostu zwyczajnie usiąść i pośpiewać. I nie musi być to piosenka o górach turystyczna, może być o jeziorze, może to być też o mieście, o czymkolwiek, ale ideą jest chyba ta radość ze wspólnego śpiewania, bycie razem. My chyba dlatego trwamy, bo lubimy śpiewać razem. Trzeba mi więcej, żeby przetrwać od zimy do zimy. Ktoś mi wskazał na wieczną wędrówkę, po ślady, które sam zostawiłem. Góry, góry, ciągle mi nie dość. Wskazałem na górę żywocie, szedł na dobre i nic pieszczania. Szczyty wolne, mijają piękno. Gór mi mało i trzeba mi więcej, żeby przetrwać od zimy do zimy. Nie skazał na wieczną wędrówkę, po ślady, które sam zostawiłem. Góry, góry i ciągle mi nieność, skazanemu na górno żywocie. Świat na dobre mi nie zwieszcza miał, szczyty wody mijają piękrowie. My mamy po 50 lat, a Japa ma 30 lat. To jest różnica niby nieduża, ale jednak duża.
piosenki tworzone przez grupę Nijak były troszkę innymi piosenkami niż te, których w tej chwili słucha się na Jawie. My je lubimy, my je bardzo kochamy, a też chcielibyśmy, żeby i inni je pamiętali i śpiewali. I tak jest też, bo i młodzi śpiewają te piosenki, a też im się wydaje, że nikt tak pięknie nie zaśpiewa piosenek Nijaków, jak grupa Nijak. Mimo, że śpiewamy w sposób bardzo anachroniczny, bardzo niemodny, w ogóle śpiewamy inaczej. Tak się śpiewało 20 lat temu. Dopóki tylko nogi będą nosić mnie, nosić mnie. Dopóki my gitary będzie płynął śpiew, no śpiew. Dopóki tylko góry i jeziora będą widać nas, to zawsze na wędrówkę, zawsze będzie czas. Hepa! La 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 la. Nagrody są bardzo sympatyczne, jeżeli się je odbiera. Natomiast ważniejsza jest ta część taka bardziej duchowa, czyli spotkanie z ludźmi, wspólna wymiana wrażeń, no generalnie obcowanie ze sobą. Przyjechaliśmy tutaj z takimi mieszanymi uczuciami, nie wiedzieliśmy, jak to teraz wygląda. Kiedyś było bardzo ostro, publiczność była taka inna, wymagająca bardzo. I nie kryła na przykład tego, że jej się coś nie podobało, coś się podobało. I chyba teraz jest tak samo. Także niewiele się zmieniło. W tym tkwi urok właśnie tej imprezy. To nam się w niej podoba. Mimo woli opływam powoli. Już prawie świta, już prawie dzień. Oby nie za nisko. Przestrzenie, które warto znać. Oj, trzeba będzie wstać. Oj, trzeba będzie wstać. Z roku na rok jestem mile zaskoczoną Japą. Każda następna Japa mi się podoba bardziej niż poprzednia. Ta jest tego znakomitym dowodem. Zarówno poziom organizacyjny całej imprezy, ja mam doświadczenie od 1995 roku i widzę, jak to się zmieniało. Muszę powiedzieć, że jest przeprowadzony znakomity. Dodatkowo wykonawcy, no jak zawsze, zaskoczyli mnie nowymi rzeczami. To nie jest takie odgrzewanie z roku na rok tych samych piosenek. Powstało wiele rzeczy specjalnie na Japę, to się dało zauważyć, ale też są piosenki, które zespoły szykują pewnie już na następne festiwale i tu na Japie pierwszy raz je zaprezentowali. Także to wszystko sprawia, że Japę uważam za bardzo, bardzo udaną i tutaj chylę czoła przed organizatorami, wykonawcami tegorocznej jubileuszowej 30. imprezy. Dla mnie w mieście jest za ciasno, przyrost pojazdów burzą spali. Jak zielono jadę ciszę, ścieżki pełne słodkich mali, bo ja mam tylko jeden świat, słońce góry poławia. Chodzi o ilość jab, to zacząłem chyba w 87 albo 8, nie pamiętam. Miałem starsze rodzeństwa na studiach, które załatwiało bilety, a potem jako poszło. A jeżeli chodzi o prowadzenie koncertów, to w tym roku obchodzę swój mały jubileusz, 10. japa, a publiczność jest cały czas ta sama, rewelacyjna, bawi się genialnie, cały czas pamiętają o gwizdkach, o syrenie, która co roku przychodzi, trąbek jakby w tym roku trochę więcej. Domagają się figołków, bawią się fenomenalnie. W tym roku sala jest troszkę większa. Wiem, że sprzedano ponad 1300 karnetów. Zabrakło miejsc, a ludzie jeszcze kombinowali, jak wejść. Także Japa trzyma się i mam nadzieję, trzymać się będzie bardzo dzielnie i bardzo długo. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, milczy. Na poezję
raz wszyscy i świetni ludzie, świetna muzyka, wszystko jest okej. Okay. Niesamowicie, po prostu nie da się fajni ludzie, fajni ludzie. Tak, jest to takie miejsce, gdzie można właśnie spotkać pełno ludzi i z lubimy się zapoznać, tak. Niesamowite. Super, jest. To jest to, czego oczekiwałam. Szkoda tylko, że krzesełka są takie niewygodne. Myślę, że duży przegląd takiej przestrzeni od starych wykonawców, którzy się pojawili od bardzo dawna, do zupełnie do nowych trendów, nowe trendy. No ale pojawiają się, powiedzmy, gitary elektryczne, perkusja, nie? Czyli to są te rzeczy, które weszły od niedawna, nie? A jednocześnie jest dużo starych rzeczy. To się, według mnie się fajnie miesza. Muzyka się, uważam, nie zestarzała. Ta muzyka broni się sama. I słuchamy nadal, no i przyprowadzamy już i dzieci w tej chwili. Nie. To jest sporo takich fajnych wykonawców, których dobrym razie pamiętam przyjechało. No, żywa atmosfera jest fajnie, przyjemnie. Dla mnie jest to bardzo fajne. Szczera, żywa atmosfera, to mi się podoba. Dziękuję, Japie, czyli wszystko.